Jeśli nagrywasz i planujesz urozmaicić swój numer klipem, odezwij się do mnie. W ramach Pasażce otworzymy wszelkiego rodzaju wideo, realizujemy sesje zdjęciowe, pomagamy w promocji w social mediach, a dla widzów Rapnow przygotowałem specjalne, bardzo atrakcyjne ceny. A teraz zapraszam na nowy materiał. Przez ostatnie 2 lata BOR wzmocniło swoją pozycję na scenie hip-hopowej. Kolejne dobrze przyjęte płyty Palucha, nagły wzrost, a później utrzymanie ogromnej popularności przez Szpaka oraz współpracę m.in. z reprezentantem francuskiej sceny PLK to główne powody takiego stanu rzeczy. W tym materiale zastanowimy się, co musiałoby się wydarzyć, żeby wytwórnia wybiła się ponad wszelką polską konkurencję. W mojej opinii gwałtowny wzrost i tak ogromnej popularności oraz wyników sprzedażowych przyniosłaby wspólna płyta 2 głównych filarów BOR-u, Palucha i Szpaka. Czym mogłoby skutkować takie połączenie na jednym albumie? I czy na pewno taka płyta byłaby sukcesem? O tym z przymrużeniem oka w dzisiejszym Rapnow. Zaczynamy! Po pierwsze, zapowiedź wspólnego materiału i start przedsprzedaży sprawiłby, że rekordowo szybko wyprzedałby się limitowany nakład. Myślę, że nawet ponad 7, a może nawet 10 tysięcy płyt w przedsprzedaży w ciągu kilku pierwszych dni jest w zasięgu obu raperów. Nie trzeba chyba wspominać o padniętych serwerach i zamieszaniu, które dzieje się nawet w przypadku solowych płyt Szpaka. Jedno jest pewne, wszyscy fani masowo rzuciliby się na dopiero co zapowiedziany krążek. Po drugie, istnieje duża szansa, że Paluch odgrzałby jakiś konflikt lub starał się napędzić nowy. Do tej pory budowanie napięcia przed premierami swoich solowych płyt wychodziło mu dość skutecznie. Większość publiki nie wyłapuje takich zabiegów promocyjnych i sama angażuje się w konflikt między dorosłymi raperami. Możemy zastanawiać się, kto byłby na celowniku poznańskiego rapera. Być może Multi, z którym ogólnie całe BOR ma konflikt? A może Peja, który ostatnio dużo stracił w poznańskim środowisku hip-hopowym? Ksywki to jedynie domysły, ale ogólny mechanizm działań promocyjnych jest raczej łatwy do przewidzenia. Po trzecie, na płycie pojawiłyby się gościnnie głównie postaci ściśle związane z BOR, czyli Kobik i nowy nabytek Lipa. Bardzo mało prawdopodobne, żeby Paluch i Szpaku sięgali po kogoś spoza swojego kręgu. Biuro Ochrony Rapu to dość jednorodne środowisko, co wielu słuchaczom odpowiada, tworząc spójny wizerunek marce. Jedyną postacią, która mogłaby być wyjątkiem od tej tezy, jest Quebo na Fide, ale to tylko moje luźne domysły. Po czwarte, materiał na pewno nie byłby eksperymentem, jeśli chodzi o brzmienie. Można śmiało domyślać się, że raperzy użyliby sprawdzonych patentów i nie ryzykowali z zabawą formą. Ich fani są przyzwyczajeni do określonej stylistyki i chętnie przyjmują kolejne, podobne do siebie numery, więc obie strony byłyby zadowolone. Nie byłoby sensu zmieniać tego stanu rzeczy. Po piąte, wcale nie ma gwarancji, że projekt byłby dobry muzycznie. Często zdarza się tak, i wspomniałem już o tym w jednym z poprzednich materiałów, że artyści, którzy dobrze radzą sobie solowo, w duecie nie wypadają tak dobrze. Najlepszym przykładem takiego zestawienia był wspólny projekt Małpy i Mielskiego. Totalnie nijaki i niewarty uwagi. Nie twierdzę oczywiście, że tak na 100% byłoby ze wspólnym albumem Szpaka i Palucha. Chętnie sprawdziłbym, jak obaj panowie poradziliby sobie z takim wyzwaniem i liczę, że kiedyś będzie do tego okazja. A czy wysłuchalibyście wspólnej płyty tych dwóch największych graczy w BOR? Dajcie znać w komentarzu. Pamiętajcie też o subskrypcji i wciśnięciu dzwoneczka. Dzięki temu nie przegapicie nowych wideo, a kanał będzie mógł szybciej rosnąć i się rozwijać. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!